smarkuje elita. Na dystansie Liga. Adrian Kruska, witam serdecznie, starszych braci. Witam serdecznie. Ile razy Wam startował na Mistrzostwach Świata i na Mistrzostwach Europy? Po 10-12 razy. 10-12 razy. Ile lat już Pan kolarstwo uprawia? Kolarstwo to około 15 lat, zawodowo 7 lat. Największy sukces? 9 miejsce na Mistrzostwach Europy, dokładnie 10 miejsce na Mistrzostwach Świata. Brawo. Adrian Brzuska. Adrian Brzuska z numerem 9. Młoda twarz, Mariusz Michałek. Jakie oczekiwania? Długo też pracował na grupie dzisiaj. Tam nagle wszystko na pewno. A Mariusz Kozak? Mariusz Kozak to jest krótko mówiąc prawie wicelider Puchar Polski, bo w pierwszej edycji, która odbyła się w Michałowie 18 kwietnia w Michałowie Kowia Gostowu, które miejsce pan zajął drugie. Wygrał wówczas Wojciech Haleja. Tak, jesteśmy z tego zadowoleni. Dzisiaj będziemy próbować powtórzyć sukces. Sukces Białego Stoku. A Wojtka nie widzę jeszcze. Jest? Jeszcze się rozdrawa. Wojciech Haleja się rozdrawa. I serdecznie witam z numerem 19. Magdalena Sadłecka. Magdalena Sadłecka. Pani Magdo, ręka w górę. Magdalena Sadłecka. Wszystkich już mówiłem, czy prawie tych, którzy stoją z przodu, ale tutaj też jest z nami. Z nami jest człowiek, którego zasługi dla kolarstwa są nie do przecenienia. Pan Tomasz Kaczmarek i Patryka Krajewskiego. Dostawka zawodników znakomita. I tak nam się pani Basiu, pani, zwracam się do pani Bun, i tak nam się rozrosła ta impreza. Niech się rozrasta, niech się rozrasta, niech ludzie przyjeżdżają do Polski. Mamy górki. Mamy piękne górki, naprawdę to są piękne, zachwycające góry. I ci, którzy nie skończą dzień ten dystans, a którzy po raz pierwszy tutaj pojadą, zobaczą, że to nie jest maraton Skandii w Warszawie, z całym szacunkiem dla Skandii. Najlepszy. Trzy godziny pedałowania. 3 godziny zmagania. Wszystkim życzymy szczęśliwego dojazdu do mety. Uważajcie w tych miejscach, gdzie jest troszeczkę chłodniście, gdzie są trochę pajorka, trochę deszczu, trochę kału, tam trzeba uważać i lepiej wyhamować, lepiej jakoś ostrożnie przyjechać niż pędzić. W kilku miejscach są wykrzykniki, nawet 4 wskazują miejsca, gdzie trzeba zachować maksymalną ostrożność. Sekund do startu, uwaga!
Antek Wojciu ma 5 lat i tu sobie zrobimy zdjęcie. O. Ja mam prośbę, żebyście ten peleton cały powitał tego Antka 5-latka. Brawo Antek! Chodźcie. I te dwie panie, chodźcie, koleżanki też, żeby było razem do wspólnego zdjęcia. Tam zrobimy zdjęcie z młodymi takimi ludźmi, żeby oni muszą nasiąkać atmosferą sportową. Antek Wojciul, mieszkaniec Połczyna Zdroju, ruszają. Pierwszymi pani z Gdyni zamyka stawkę. Ruszyli trzy odsłony. I Paweł Smyk zamyka. To jest tak zwana miotła, czyli jedzie za ostatnim zawodnikiem na dystansie mini. Trzy odsłony startu. Zawodnicy na trasie. A drodzy państwo, macie chwilę oddechu. Plantacja, już się to widoczne, tam teraz się to widoczne,
pan Rulko na zewnątrz sobie? Tak, dokładnie. Ile lat? 9. Pan jest Nowogarny. Tak, dokładnie. Silny ośrodek kolarski, przez lata. No, takie nazwiska jak Czesław Kulewia, Krajn Dziedziński, są kolarze, którzy jeździli z moją tatą, no to będą mi tata obecnie startuje na tym wyścigu, mając 66 lat. Nazwisko? Pietruszewski Janusz. No ja muszę wyjeść, tu jest część młodych ludzi, którzy nie pamiętają, ale w 69 roku Dudu Mistrza Polski przejazd Juliusza Żółkowska. Przejazd Żółkowski całe kilka lat tej salce przewodził Czesława Kolewia. Dokładnie zgadza się. Natomiast Zajmon Zieliński w połowie lat 60. startował w reprezentacji polskiej wyścigu pokoju. I tak jak patrzę po latach, no to był tam 65, tak jak dodamy 35-15, to było 50 lat temu. To był jeden z najprzystojniejszych kolarzy polskiego i światowego peletonu, Zajmon Zieliński. No teraz troszeczkę to się zmieniło, ale no wiekiem, no to robi swoje. Dziękuję bardzo. Rozmawiałem z panem Arkadiuszem Pietruszewskim z Nowogardu, ojciec na trasie, pan Jan, 66 lat, syn zjechał, kłopoty z lewym blokiem tutaj z pedałem, nie tak pewna, były kolarz 9 lat na szosie przygody. Mi się wydawało, że mocno jechali na początku, mnie odpuścili i w sumie odjechałem na Singla Glesie. Co chciałem powiedzieć, takie wrażenia z trasy, trasa znakomicie dobrze oznakowana. Tak, z trasą nie było żadnych problemów w żadnym momencie. Była i trochę techniczna, nie była za trudna, wbrew pozorom. Widzisz, że będą zjazdy jakieś tam dłużej nie było. Myślę, że jest fajne dla wszystkich, dla początkujących, takie dosyć duże doświadczenie, dla tych zawodowych, myślę, dobry trening. Bohaterowie dzisiejszej imprezy z numerem 271, Marek Struk, kolek z Racing Team, to jest zawodnik z Poznania, i Szymon Matuszak, 279.